Cześć wszystkim. Miło powitać Was aż ze stołecznego Mazowsza. Wyjątkowo w tym odcinku nie zamierzamy utajać ani lokalizacji, ani też nazwy obiektu, jaki obraliśmy sobie za cel. Przed Wami znajdujący się w okolicach Warszawy, a ściślej na linii Warszawa-Zegrze, słynny Fort Beniaminów. Twierdza ta jest owocem rosyjskiej inżynierii fortecznej. Wznosić ją rozpoczęto prawdopodobnie na samym początku XX wieku, w 1904 roku, i w tymże samym roku uzyskała zdolności bojowe. Człowiekiem, który zaprojektował całe przedsięwzięcie, był syn polskiego zesłańca sybirskiego, generał Konstantyn Iwanowicz Wieliczko. Na skutek reformy mającej miejsce 5 lat później, prace budowlane zostały przerwane i niestety, ale umocnienie nie zostało już nigdy potem dokończone. Jego późniejsze dzieje były dość burzliwe i obfitowały w różne niespodziewane zwroty akcji. W rok po wybuchu I wojny światowej sztab rosyjskiej armii, jaki tutaj stacjonował, wydał decyzję o opuszczeniu twierdzy Warszawa, no i praktycznie cała okolica, łącznie z naszym tutaj obiektem, została oddana Niemcom bez jednego wystrzału. I tutaj też bardzo ważna migawka historyczna. Niedaleko od miejsca, które zwiedzamy i omawiamy, dokładnie w Białobrzegach, w tamtejszych koszarach, które zostały wypodawane na potrzeby tego fortu, byli w roku 1917 internowani oficerowie Legionów Polskich, którzy odmówili złożenia przysięgi wierności cesarzowi niemieckiemu. I wśród nich znajdował się przyszły dowódca Armii Krajowej, sam Stefan Grot Rowecki. 3 lata później, już w odrodzonej naszej polskiej ojczyźnie, podczas agresji bolszewików, fortyfikacje obsadzały już nasze wojska i w trakcie ciężkich walk w tym rejonie zginęło 10 polskich żołnierzy, ale wyszliśmy z tego obronną ręką i zdołaliśmy nawet wziąć do niewoli prawie 30 krasnoarmiejców. Podczas II wojny światowej fort ponownie znalazł się w rękach niemieckich, którzy otworzyli tutaj w Beniaminowie tak zwany Stalag 368, czyli obóz dla jeńców sowieckich. Pod koniec całej zawieruchy wojennej Fort Beniaminów został trafiony przez radziecki bombowiec, jednak straty poczynione przez ten nalot nie są zbyt dobrze znane i nie mogliśmy się zbyt wiele dowiedzieć na ten temat. No i tutaj, jak widzicie, na szczęście dość sporo udało się zachować mimo tego wszystkiego, mimo tych przeciwności losu. I w czasach powojennych nie za specjalnie dużo się tutaj działo. Przez jakiś czas teren zajmowało Wojsko Polskie, później zrobiono tutaj pieczarkarnię, przez kolejne lata nasze miejsca w większości obrastało w pajęczyny. I raz też na jakiś czas odbywały się rajdy samochodowe i turnieje paintballa. Na chwilę obecną fort jest własnością firmy organizującej wszystkie wymienione imprezy. A na koniec chciałem Was, kochani, uraczyć pewną ciekawostką. Otóż nasz bastion ma za sobą rolę w 3 znanych polskich serialach, takich jak chociażby Czterej Pancerni i Pies, Przygody Psa Cywila i Czas Honoru. Także, widzicie, sporo ciekawych wydarzeń miało tutaj miejsce, a i sama budowla ma swój chłodny, sinoszary urok. Nacieszmy się tym wszystkim jeszcze przez chwilę, wspominając jego burzliwą przeszłość. Chodźmy dalej. Jakiś tunel. Wchodzimy. Idziemy do końca. Panie, tu mam takie wrażenie, tak jakby tu w dół. Nie? Tak jest. Coraz głębiej. Ciekawe, co nas czeka na końcu. Za chwilę będzie trzeba się schylać. Zatrzymajmy się, zobaczcie, ile komarów. Pomimo tego, że mamy jesień, już zaczynamy się powoli odzwyczajać od tego widoku. Takie miejsca często są schronieniem
koniec tunelu. Myślałem, że dłużej. Będziemy się przeciskać. To idziemy na zewnątrz. Ja już jestem. A tutaj coś wysadzono. Z tego co widać. Ale ładna okolica. Wszystko mchem obrośnięte. Dodaje to na pewno uroku temu miejscu. Shut up and sit down.